To jest najfajniejsza domówka, jaką widziałem. My na naszej hali robimy dużo zwariowanych rzeczy. Robimy też trochę obrzydliwych rzeczy. Ale jeszcze nigdy nie zrobiliśmy zajebistej domówki. Tylko jest jeden problem. Mam mieszkanie, mam halę, ale nie mam domu. A bez domu nie ma domówki. Więc wychodzi na to, że muszę kupić dom, żeby zorganizować najfajniejszą domówkę dla moich kumpli. Jednak przeszukałem cały internet i okazało się, że żaden dom nie jest w moim budżecie. Trzeba więc chyba podejść do tego inaczej. Muszę sam zbudować dom. Czy jest to w ogóle trudne? Chyba jest, ale muszę spełniać swoje marzenia. Więc zacząłem od planu. Kilka z nich okazało się totalnie bez sensu. Jednak w końcu udało mi się wymyślić plan idealny. Pojechałem do sklepu po wszystkie potrzebne materiały i wtedy zdałem sobie sprawę, że sam wszystkiego nie zrobię. Jeżeli impreza ma być idealna, to tak samo dom musi być idealny. Potrzebny mi do tego dobry team. Zadzwoniłem po chłopaków, czyli Zipka, Grześka i Łukasza i teraz możemy zaczynać. Niestety żaden z chłopaków nie zna się na budowie domu. A poza tym i tak nie okazali się zbyt pomocni. Co robisz, Łukasz? Sprawdzam filmy i wrzucam. A jak wam idzie? Łukasz, sami widzicie. Grzesiek z kolei poza YouTube'em jest także DJ-em, więc musiał nauczyć swoich chłopaków tańczyć. Mi także udało się z tego skorzystać. Ale koniec tej zabawy i wróćmy do domku. Chłopakom nie udało się go zbudować, więc musiałem przyprowadzić kogoś, kto się na tym zna. Co ja tu robię? No przecież mówiłem, że potrzebowałem kogoś do pomocy. No i dopiero teraz możemy zaczynać. Zaczęliśmy od szkieletu domu. Po zbudowaniu ścian trzeba je wszystkie połączyć. Dom musi być bardzo stabilny, bo inaczej nie przeżyje tak mocnej imprezy. Do tego momentu budowanie zajęło nam już 5 godzin. Zobaczcie, kładziemy już dach i nie mogę się doczekać, aż w końcu zorganizuję w tym domku imprezę. Zostało nam tylko przykręcenie dachu i pomalowanie wszystkich ścian. Domek musi być ładny, więc do pomalowania ścian wybrałem niebieski kolor, a jaki jest wasz ulubiony kolor? Napiszcie w komentarzu. Wszystko pomalowane, ale farba długo schnie, więc musieliśmy zostawić domek na całą noc, a teraz sami zobaczcie efekty. Domek został już skończony, przynajmniej od zewnątrz, teraz czeka nas tylko posprzątanie tego bajzelu. Będziemy to tydzień sprzątać, chłopaki. Ale zobaczcie, teraz jest w ogóle najbardziej satysfakcjonująca rzecz, czyli w końcu odklejenie całej taśmy. Mamy już wszystko z wyjątkiem mebli. Teraz pora wszystko wnieść i zrobić tutaj obiekt mieszkalny. Zobaczcie, jaki dywan mięciutki! Jest! O, jest super! Ja mogę tu spać. Jest lepiej niż w moim domu. No bo pod mostem, stary, ciężko, żeby było fajnie. Nie masz meble. Ja jestem odpowiedzialny za zrobienie łóżka. Więc pomysł jest taki, zrobimy tutaj po dwie palety wysokości, owiniemy je wszystkie kocem, potwierdzimy je jakimś spinaczem czy coś w tym stylu i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że dobrze. No i na górze materac oczywiście. Tak, tak, na górze materac i wszystko inne. Dobra, chcę zobaczyć sami. Już to gotowe, wygląda to nawet spoko, mi się wydaje, ale dopiero z materacem będzie naprawdę dobrze wyglądało. No w końcu, nie mogłem się już doczekać, Zipek, dzięki. O! No wiesz co, ja zrobiłem i nawet dałeś mi przetestować jako pierwszemu. Uwaga. Ej, ej, i dobra wysokość nawet jest, spoko. Dobra, tylko co tutaj robimy, stary? Tutaj jest miejsce, żeby ktoś siedział i mi usługiwał, stary. Gdzie moje śniadanie do łóżka? Ty zamierzasz tu spać? Teraz mój plan, czyli leżaki, jedna pufa i Daniel już przygotowuje nam stoliczek kawowy, który będzie pomiędzy nimi, będzie można siedzieć, wychillować sobie totalnie z ziomkami. Jeżeli ma być tu impreza, to musimy ją bardzo dobrze przygotować, bo przypominam, ma być ona epicka. No, ale na razie nie wygląda to jakoś jak impreza, nie? Jak zwykły domek. No zdecydowanie, trzeba coś przygotować, panowie. Ale właśnie, skoro już zbudowaliśmy dom, to nad imprezą też musimy chwilę posiedzieć. Jak impreza, to potrzebny jest też pong. No! Dokładnie. I beer pong. Beer pong? Dobra, wiecie co? Każdy musi przynieść kilka rzeczy, a potem wszystko składamy w całość. Dobra. O! Chłopaki, chodźcie! Kurde! Patrzcie, na mam chipsów! Jakieś pianki przyniosłem!
Trzymaj się! Co ty masz? Weź to ode mnie! Jakie to ciężkie! Stawiamy! Odsuń się! Zipek, co to jest? No, jak to co to jest, stary? Czy to jest poncz? To jest stary poncz. Boski poncz. A on jest z prądem? Ale dobry! To ten jest dobry? Próbuj tego drugiego, bo ten drugi jest z prądem. O kurde! Czuję dużo prądu! Także mamy teraz już zapewnione pićku. Mamy hel do zabawy. Balony, piniatę. Piniata. Czego nam jeszcze trzeba? Dobra, jest stolik. Ja mam kubeczki czerwone! A ja mam, chłopaki, roślinki, żebyśmy mieli czym oddychać. Co prawda są sztuczne, ale... Ale fajne. Ale przynajmniej ładnie wyglądają. A po co ci to? Do beerponga? Będziesz nawalał z bańki? Nie no, na każdej dobrej imprezie jest rugbysta, który rozwala ścianę, nie? Zipek, nie w tym nie! Banku. Nie możesz! Ej, ale brakuje nam jeszcze jednego. Nie będziemy mieli rugbysty. Czego? Co? Mam mu. Czekajcie chwilę, sekunda. Panowie, na otwarcie imprezy brakuje nam konfetti! No! Co? Dobry pomysł! Hej! Stary, nie teraz! Jeszcze nie ma imprezy! Właśnie! Przyszli. Jak nie? Start impreza! Ej, dobra, chyba też się napiję tego połączu. Gdzie on jest? O, mocne. Od razu lepiej? Mhm. Lepiej, nie? Grzesiek, teraz musisz to wszystko posprzątać, zanim przyjdą goście. Tak, czemu? Prawda, trzymaj. A czemu ja? Zacznij od chipsów, od rozstawienia kubeczków. Chipsy posprzątać? Dobra. I potem od pozamiatania tego konfetti. Ej, szybciej, Grzesiek! I weź odkurzasz, rękami będziesz to robić za długo. Ej, chłopaki, impreza czas start! O, wszystko gotowe, panowie. O, czas najwyższy zaprosić gości. Ale ja tak mam ich przyjąć, muszę się przebrać, no co ty? No dobra. Miej rację, ja mam strój. To lećcie się przebierać. Ty masz fajny. Zipek! Czemu podpijasz? Sam? Jaki kurde? Co wy macie na sobie? No co, strój na imprezę! To jest. Ja mam strój tańczącego zipka. I'm blue, double D, body die. A ty? A ja mam strój, słuchaj, tego, jak to się nazywa? Dobra, przestań. Ej, goście będą lada moment, więc uspokójcie się. Sprawdźcie się w melanżowy nastrój. A już zaprosiliście kogoś? Goście będą? I to ile osób? Okej, na dobra. O kurde! No to co, czekamy. Słyszeliście? Tonik! Kto tam? Siema! Siema! O kurde mordo! Dobrze padłeś! Zawa, słuchaj. On tu jechał 2,5 godziny, to nasz montażysta. Tutaj masz swoje piciu, jak chcesz. Tutaj a które jest lepsze? To. To jest zdecydowanie lepsze. No. Tu masz jedzenie, rozgość się, witamy na imprezce. Ale to do czego to służy? To pogramy! A co? Ja mordo, tutaj jest, jest program rozrywkowy. Bez panowie, siema mordy! A ja jeszcze tutaj z ziomkiem przyszedłem z tobą. Ty, ale on jest nagi! Jaki sztywniak! No trochę tak, ale ja mniej niż wy przynajmniej teraz jak was widzę. No dobra, dobra, daj go. Dobra, chłopaki. Przygotowałem na dzisiejszą imprezę najlepszą rzecz, jaką możemy robić. Jawaj. Na tym telewizorze będziemy oglądać odcinki Tritsusa! Nowe, ty co żaba zmontował na jutro. Jak na jutro? Jaki odcinek na jutro? No, mamy nie zmontowałeś odcinka na jutro? Dobra, sorry panowie, biorę drina i... Czy on właśnie przyjechał z Białegostoku do Warszawy na 5 minut i czy bo zapomniał zmontować odcinka? To jest prawdziwy dziomak, stary. Ja pierdziele. Dobry chłop. To jest dobry chłopak. I wkurza ta piniata cały czas jest na środku. Rozwalmy ją! Tak! Piniata! Czy ja słyszałem piniatę? Co? Co ty robisz? Ej, co? Jaki! Wracaj tu! Gdzie jest ten DJ? Kurde, zauważyłem. Właśnie nie ma muzyki, tutaj się nie da bawić po prostu. To prawda, jest lekka stypa. Jaka stypa, dobrze jest. Może ja coś zaśpiewam, jest DJ! Jest jak się bawicie! No teraz słabo, no właśnie, czekamy. Właśnie słabo, bo na ciebie czekaliśmy, no. Przepraszam, korki. Ej, robimy nutę z składu w tym momencie, chłopaki! Dobra! Ej! Biorę ją na dance floor, bo tak dobrze weszło. Zawsze chciałbym być z nią, bo tak dobrze wyszło. Ale Ernest daje tutaj czadu, ej! Nie ma z nami tutaj gadu, nie skręcenie, kręcenie, bubcią, Dobra, przygotowałem coś takiego na imprezę dzisiaj. Panowie, zobaczcie, dzisiaj na imprezę jest przygotowany safe. Jest w niej zmieniony kod. Kto zgadnie, ten może dostanie zawartość, więc całą imprezę można sobie tutaj udostępnić, ale szansa jest bardzo mała, bo tu jest całe mnóstwo kombinacji. DJ, zapraszamy! Zapraszamy również ciebie! Zapraszamy. Bierz swojego balona.
czekaj, zdejmy. A, dobra. Rób start! Co? To nie... to działa? To kurde, nie słychać w ogóle przez to chyba, czy słychać? Rób salto, Kiemon! Twoja stara jest taka gruba, że przestała być planetą i określają ją teraz jako gwiazda. To był mój tekst na disowanie ziomku. Ede, wciągnąłem całość! Ale mnie wywaliło w kosmos! Co się dzieje? Dobra, dawaj. Zobaczcie, ja mam taki głosik, no. Jak wezmę balona, więc zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. Tak jest! Bo to jest kanał, na którym są bardzo dobre filmy! Bardzo dobre. No właśnie, taki mam głos naprawdę, o kurde. Panowie, dobra, liczymy! Ile to wypije? 3 sekundy! 2, 3, 2, 3. O! Ja proponuję zawody w beer ponga! Jest Greg Zabaleki! Jason White! It's me, Jason White! You don't know me, you don't know life, yeah! It's me, I'm back, motherfucker, and I'm rich! Yeah! Yeah! Let's go! Jason! Yeah! Give me my money! Give me my money, brah! Whoa! You know what is Jason in Polish? Dawaj. Jason in Polish is the winner! Easy! Jak easy, przegrałeś! Easy money! Wow! I teraz dowód zniknie na 4 lata i zabierze jeszcze do tego 5 koła. Bye guys! Sorry! Tak robi, zawsze tak jak robi? Mogłeś, kurde, przegrać? Jasonem? Nie wiem. Przecież jesteś gorszy. Widziałeś, jak on był na... Dzisiaj to jest moja ostatnia impreza, to walę w opór. Grześ, 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 grześ! O, siema! Dzisiaj był Jason, stary! Ej, spotkałem Jasona, no. On przyjechał tutaj jakąś limuzyną, potem ja tam wsiadłem, co? 30 co? Minut nią jeździłem. Z Jasonem? Nie no, przecież Jason mówił, że idzie na melanż. No to jakiś. Kto prowadził? Stary, przecież Jason grał nas z nami w beer ponga. Przepraszam, odcięło mnie. Pizzuja! Yo! Ale zajebiście! O kurde! Co? Capricciosa? I sos musztardowo-miodowy! W ogóle, co jest, nie leci muzyka, wszyscy jedzą pizzę, to wygląda jak koniec melanżu, a dla mnie on się dopiero rozkręca, bo wróciłem dopiero z limuzyny. A. Ej, Zipek znalazł tak dobry beat, że napiszemy do niego nutę i go kupimy. Tak. Tylko jaki tekst powinniśmy zrobić? Ej, wow, to jest pytanie! Wow, 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 ej, 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 zostawiamy na fan, kiedy inni chcą tej kasy. Na YouTubie 10 lat, tylko dzielnia 18. Ej, 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 dobry, dobry ten tekst. To kiedy indziej. Tak, dobra. Ale dobra, panowie, finałowa akcja, pojedynek na tańce. Tak. Jesteś jako pierwszy, przygotuj taniec. Ale głośniej. Balet. Balet? Ło! Lecimy w balet! Au! Tak. Jedna ważna rzecz, nie zaciągnąć palców. Tak! To jest najważniejsze w balecie. Właśnie! Ale on ma to jest podstawa. Ja mam plastusa! Przepraszam, 10 na 10. 6 na 10. 11! Jeśli profesjonalista by dostał 10, to ty masz ode mnie 9 co najmniej za to, stary. 9,5. Nawet dyszkę. Daję dyszkę. Dycha, dycha, dycha. No. Ja mam do ciebie pytanie. Dlaczego nie trzyma się z Krzysztofem Krawczykiem? Bo tak jak on powiedział, legendy muszą się trzymać razem. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że przyjechałem z bardzo małej miejscowości. Ej, nie, nie musisz nawet występować. Nie musisz występować. No, dziękuję. On już wygrał, on już wygrał. Co? Taki grubaty? DJ Mati? Ja! Ej!
śmierdziucha. Ducha śmierdziucha wywołałem. Jaki to mocarny taniec, stary, 3 na 10 ci daję. Yes. Najmocniejsza ocena.